Owczarek. Cezary Łasiczka, program Owczarek. A w studio gość dr Janusz Sibora, historyk z Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista od protokołu dyplomatycznego. Dzień dobry, witam serdecznie panie doktorze. Dzień dobry. Rok Chopinowski, 200 lat, 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina. A wśród pamiątek, które są niezwykle cenne i związane właśnie z osobą Fryderyka Chopina, mamy jego autografy muzyczne. Te autografy muzyczne wróciły do Polski, do Biblioteki Narodowej w 1959 roku, ale historia ich peregrynacji jest niezwykle ciekawa i pan doktor Sibora zbadał tę historię. Tak, częściowo. Muszę powiedzieć pewien fragment, który jest zapomnianym albo nieodtworzonym dostatecznie dokładnie. To jest ten fragment, który dotyczy akcji dyplomatycznej mającej na celu nabycie autografów Chopina od niemieckiej firmy, która była prawnym właścicielem tychże. A jak te autografy Chopina trafiły do niemieckiej firmy? A tu muszę powiedzieć, że jest to historia troszkę z pogranicza właśnie to, o czym chcę powiedzieć, dyplomacji i dziejów muzyki. Żeby tutaj wprowadzić w pewien klimat, to należy powiedzieć, że mamy stosunkowo niewiele źródeł, również z tych dyplomatycznych, które pokazują pełną akcję dyplomatyczną. Zniszczenia akt naszego MSZ-u i placówek dyplomatycznych są na tyle duże, że rzadko kiedy zdarza się taka możliwość odtworzenia całej akcji dyplomatycznej, więc troszkę tu zaglądamy do dyplomatycznego sejfu i możemy prześledzić taką misternie zbudowaną, taki łańcuszek działań dyplomatycznych. Odpowiadając na pytanie redaktora, jak to się stało, że te materiały znalazły się w Niemczech, no tu sprawa jest stosunkowo jasna i prosta. W 1843 roku firma Breitkopf i Hertel z Lipska, bardzo szacowna firma, jeśli chodzi o wydawnictwa muzyczne, zakupiła od Chopina prawa do tychże autografów. Mamy tutaj nawet dokument, Janiżej podpisany, zamieszkały w Paryżu, na Rue Saint-Lazare 34. Stwierdzam, że sprzedałem panom Breitkopf i Hertel w Lipsku prawo własności niżej wymienionych, skomponowanych przeze mnie utworów, a mianowicie... Tu następuje lista 34 utworów. Oświadczam, że odstąpiłem prawo własności wymienionej firmie bez żadnych zastrzeżeń ani ograniczeń po wszystkie czasy i na wszystkie kraje, z wyjątkiem Francji i Anglii, oraz stwierdzam, że otrzymałem za nie umówione honorarium, na które wystawiono specjalne pokwitowanie. Paryż, grudzień 1843 roku. Czyli nasz największy kompozytor narodowy i nie tylko odsprzedał Niemcowi dziedzictwo, można by rzec. Tak, ale ja myślę, że wówczas jednak ten świat muzyczny, oczywiście każdy dbał o swoje interesy, ale on był ponad granicami się odbywał. To jest troszkę tak, jak dzisiaj nasi najlepsi wykonawcy Chopina niekoniecznie muszą mieszkać w Polsce. Ani nagrywać polskich wytwórni. Tak, tutaj było to podobnie, aczkolwiek no, trzeba powiedzieć, że przeleżały te autografy no, prawie wiek, 90 lat i zaczyna się akcja dyplomatyczna. Tu muszę powiedzieć, że skorygować pewne ustalenia, tak mi się wydaje, dotychczas mówiliśmy, że cała akcja z tego, co znalazłem, zaczęła się w 36 roku czy 34. Z moich ustaleń wynika, że pierwsze oferty złożyła ta firma niemiecka już w 1931 roku. I wówczas tu trzeba powiedzieć, dlaczego tak się stało. Zapewne ta firma przechodziła pewien kryzys finansowy, mianowicie obrazą strategię inwestowania i zbytnio rozwinęła dział wydawniczy książek. To dodajmy, to są lata 30., jest kryzys gospodarczy. Te rynki ekonomiczne są rozchwiane i zapewne trudna sytuacja ekonomiczna zmusiła tę firmę do zaoferowania, do przedłożenia tej oferty. Pierwszy ślad, na który ja natrafiłem, z 1931 roku, jest to wizyta konsula polskiego w Lipsku, Tadeusza Brzezińskiego, to jest ojciec Zbigniewa Brzezińskiego, i jest to wizyta, konsulowi towarzyszył znany muzykolog Leopold Binenthal, też postać piękna, warta przypomnienia. Leopold Binenthal był wykładowcą w wyższych szkołach muzycznych
Warszawie, a jest to postać, co ciekawe, tak na marginesie chcę powiedzieć, kiedy kliknąłem Wikipedię, to biogram Leopolda Wienthala ukazał się, ale w Wikipedii niemieckiej, a nie polskiej, a życie zakończył tragicznie w Auschwitz, więc warto i w Polsce przypomnieć tę postać, jakby przy innej okazji. Napisał wiele prac o Chopinie. I właśnie tenże Wienthal towarzyszył Brzezińskiemu w piwnicach tej firmy Breitkopf i Hertel. Tam oni obejrzeli te autografy i wówczas mamy taką pierwszą relację, że były one zachowane w doskonałym stanie. Doskonale firma dbała, oczywiście wiedziała, jakiej rangi posiada zbiory, więc były one doskonale przechowywane. I to jest ten pierwszy ślad z 1931 roku. I przez kilka lat urywają nam się tutaj wiadomości i w 1934 już mamy ponowne informacje o korespondencji dyplomatycznej prowadzonej przez konsulat w Lipsku z przedstawicielstwem polskim w Berlinie i w Warszawie. I tymi kanałami dyplomatycznymi firma przesyła sygnały, jakby wraca do tej sprawy. Sprawa tak poważnie zaczyna się na przełomie 1935-1936 roku i wówczas zaczynają się już intensywne działania w tym względzie. I jakby jeszcze raz zaczyna się cała akcja, już jest pełna oferta z pierwszą wyceną opiewającą na 115 tysięcy marek. I wówczas już jest konsulem w Lipsku w styczniu 1936 roku, jest konsul Michał Czudowski, i on właśnie pisze do MSZ-u bardzo dokładnie o zaawansowaniu tej sprawy. Konsulat ma zaszczyt prosić o ponowne rozpatrzenie oferty firmy Breitkopf i Hertel, która w tych dniach zwróciła się do konsulatu z propozycją zakupienia rękopisów Chopina przez rząd polski. Wymieniona firma twierdzi, że rzekome pertraktacje prowadzi z poważnym kupcem, który zamierza nabyć jedynie część rękopisów. W wypadku, gdyby strona polska nie miała zamiaru dokonać kupna rękopisów, zostaną one sprzedane. Z tego, co zdołałem ustalić, zapewne to był blef zwyczajny, taki handlowy. Oni takich pertraktacji nie prowadzili, natomiast myśmy mieli świadomość wagi tego, co nam oferują. I dalej mamy takie zdanie. Uważając, że rękopisy Chopina powinny się znaleźć w Polsce oraz zważywszy, że w razie nabycia ich przez Polskę Warszawa stanie się centrum dla studiujących Chopina muzyków, konsulat prosi o ostateczną decyzję. Zwróćmy uwagę, kiedy to się dzieje. To sytuacja polityczna jest taka, że Hitler jest już przy władzy. Wypada również stwierdzić, że przy istniejących dziś dobrych stosunkach z Rzeszą prawdopodobnie łatwo byłoby użyć części zamrożonych pretensji Skarbu Polskiego na zakup tej bezcennej i drogiej sercu każdego Polaka pamiątki. Tu trzeba powiedzieć właśnie o tym, że problem był też taki, że nie tylko ta firma chciała to sprzedać, ale też należało załatwić zezwolenie władz niemieckich na wywiezienie tego do Polski, co nie było rzeczą łatwą. I tutaj te zabiegi też trwały przez pewien czas. No i druga sprawa, również ta, że skąd znaleźć fundusze na to, co jest bardzo ciekawe. Więc zacznijmy od poszukiwania. Można na przykład podnieść stawkę VAT. No, to szukano nieco innych rozwiązań. Tu muszę powiedzieć, że znaleziono, że w akcję włączono Polska Służba Dyplomatyczna, czyli działania były prowadzone na linii Lipsk, Berlin, Berlin-Warszawa i w Warszawie MSZ zwrócił się do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w którego gestii jakby leżało nabycie tych bezcennych pamiątek narodowych. Ale teraz należało znaleźć pieniążki. W ministerstwie nie było odpowiednio wielkiej kwoty i szukano ich w sferach gospodarczych, w innych placówkach, więc znaleziono takie wyjście. To jest bardzo ciekawe. Szukano pieniędzy, które przysługiwały Polsce z tranzytu kolejowego niemieckiego. Więc myśmy mieli w zupełnie jakby innej części budżetu pewną nadwyżkę zgromadzoną, gdzie Niemcy byli nam winni określone kwoty za tranzyt kolejowy. Teraz trzeba było uzyskać zgodę odpowiednich czynników polskich, że te pieniądze z tranzytu kolejowego mogą być przeznaczone na ten zakup. Proszę zwrócić uwagę, jak to się buduje w ogóle, tę akcję, gdzie pieniądze z przewozu właśnie, z przewozów niemieckich służą na zakup tych środków, tych właśnie, tychże autografów. Natomiast tu muszę powiedzieć, że Niemcy mieli pewne opory z wykorzystaniem tych pieniędzy, więc
przez rok trwały pertraktacje ze stroną niemiecką, czy te fundusze właśnie mogą być użyte na zapłacenie firmie tej właśnie kwoty. No, w końcu po ponadrocznych działaniach tak funkcjonowała dyplomacja. My dzisiaj oczekujemy ciągle takich szybkich działań spektakularnych. Te działania trwały intensywne przez cały rok 37 i mniej więcej do połowy 37 roku. One się po roku prawie załamały całkowicie, ale bo trzeba było wtedy, jak już znalazły się pieniądze, tu trzeba powiedzieć, że strona polska te pieniądze stosunkowo szybko znalazła. W całej tej korespondencji, co mogę powiedzieć też, że myśmy zaczęli pertraktować teraz co do ceny. No właśnie trzeba było rozwiązać dwie kwestie. Ceny, ocenić również wartość merytoryczną tych zbiorów, ale uzyskać zezwolenie władz niemieckich. Tutaj działania w tym względzie podejmował nasz ambasador w Berlinie, Lipski, i też wiemy o tym, że były nawet bezpośrednie rozmowy Becka z odpowiednikiem, z jego niemieckim kolegą. Też podejmowano takie działania. Ośrodkiem, który ze strony polskiej bardzo i osobą, która ma wielki wkład w sprowadzenie tego, był Instytut Fryderyka Chopina, mianowicie August Zaleski. I tu chciałbym podkreślić rolę właśnie Augusta Zaleskiego w sprowadzeniu tych autografów do Polski. Z całej korespondencji, którą zgromadziłem, to wynika, że August Zaleski, który formalnie nie był już ministrem spraw zagranicznych, ale prezesował Bankowi Handlowemu i był prezesem Instytutu Fryderyka Chopina. I poza tym no, miał bardzo rozległe kontakty, nie tylko towarzyskie, ale w tych sferach, które były potrzebne do załatwienia właśnie tego typu delikatnych spraw, więc ja myślę, że pewne kontakty wykorzystał również lożowe, trzeba powiedzieć. Tego nie wiemy, ale są takie w tych źródłach widać wyraźnie, że wykorzystał również swoje takie wpływy nieformalne. Ale niewątpliwie największa inicjatywa i gro tych działań przypadało na placówkę w Berlinie. Ona musiała formalnie uzyskać to zezwolenie. Natomiast niewątpliwie takim spiritus movens z tych działań był August Zaleski, który ciągle pisze bezpośrednio już do naszego ambasadora w Berlinie i pyta, jaki jest stan tych spraw. Ambasador odpowiada, no robimy co możemy. Osobą, która bezpośrednio nadzorowała tę akcję w Berlinie, był nasz radca handlowy Zygmunt Rawita Gawroński. I on jakby na siebie przejął ten ciężar tych pertraktacji. Tu jeszcze jest jedna kwestia bardzo ważna. Trzeba było ocenić jakość tych zbiorów. I strona polska wysłała pod koniec 36 roku, po świętach Bożego Narodzenia, naszego rzeczoznawcę, Julian Pulikowski był wysłany formalnie przez rząd polski, przez ministerstwo, jako ekspert, który miał ocenić te zbiory. To był człowiek, muszę powiedzieć, bardzo ciekawy, jeśli spojrzymy na kariery tych ludzi po I wojnie światowej. Muzykolog, studia we Wiedniu, Berlinie, Hamburgu, ale też już był wówczas formalnie kierownikiem działu muzycznego w Bibliotece Narodowej. On wówczas, kiedy jechał do Berlina, do Lipska oceniać te autografy, miał lat 28, więc był to człowiek względnie młody jak na dzisiejsze czasy. I dokonał tej ekspertyzy. Kilkakrotnie mamy bardzo szczegółowe sprawozdanie i w tym sprawozdaniu konkluzja jest taka, że podzielił te zbiory, to co nam oferowała strona, ta firma Breitkopf i Hertel, podzielił jakby na trzy grupy. Rzeczy, które niewątpliwie są autografami Chopina. Druga część to są takie autografy, które są tylko częściowo autografami Chopina, czyli często była to kopia autoryzowana i strona tytułowa była napisana przez Chopina. Często była to kopia autoryzowana, gdzie Chopin nanosił pewne poprawki, ale były też kopie nieautoryzowane, więc zaczął się problem. Zakwestionowano cztery utwory. Panie doktorze, ja zapraszam pana i naszych słuchaczy na informacje Radia Tok FM. Po informacjach wrócimy do naszej rozmowy w studio dr Janusz Sibora, Uniwersytet Gdański. Rozmawiamy o tym, jak autografy Fryderyka Chopina powróciły do zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.